Multimedialna prezentacja to podróż przez 100 lat historii Polski. Iskry Niepodległej dotyczą postaci oraz faktów historycznych z ostatniego stulecia, które w wyjątkowy sposób zasłużyły się, ewentualnie wyróżniały na tle swoich osiągnięć. Specjalnie przygotowany samochód objeżdża cały kraj. Wystarczy, żeby lokalny samorząd zaprosił do siebie Iskry Niepodległej. Z tej możliwości skorzystał m.in. Sulechów. Nie każdy znajdzie tą chwilę, żeby pojechać chociażby do Warszawy, aby zobaczyć, dotknąć na żywo. Dziś mamy okazję zrobić to w Sulechowie. Uczniowie, którzy obejrzeli prezentację, byli pod wrażeniem tego, co zobaczyli i usłyszeli. Poznali wiele nieznanych sobie faktów i postaci. Nie wiedziałem, że możemy dojść do takiej jakby technologii. Opowieść o słynnych Polakach, którzy zmienili świat, to znakomite uzupełnienie klasycznych lekcji w szkolnych ławkach, podkreślają nauczyciele. Można potem nawiązać na lekcjach do tego, co dzieci widziały. Poza tym to jest działanie na zmysł wzroku, na ich wrażenia. Swoją wiedzę na temat słynnych Polaków uczniowie mogą poszerzyć, korzystając ze specjalnych aplikacji uzupełniających prezentację Iskry Niepodległej. Całe to wydarzenie ma na celu bardziej inspirację. Jest tu zalążek wiedzy, która jest przeogromna i do której między innymi uczniowie oraz młodzież mogą trafić poprzez aplikację. Do wyjątkowego pojazdu za darmo mogą wejść nie tylko uczniowie, ale każdy mieszkaniec Sulechowa, który chce obejrzeć prezentację. Można razem z dziećmi wejść na tą prezentację i obejrzeć całość i skorzystać z tej historii, którą tutaj możemy zobaczyć. Mobilne studio z Iskrami Niepodległej przed Sulechowskim basenem można odwiedzić także jutro do południa.